był ciężki przede wszystkim z gatunku, bo sytuacja w tabeli Olimpii jest słaba. Nasza też nie była dużo lepsza. Mieliśmy serię 3 remisów ostatnio, ale 4 mecze nie przegraliśmy i to na pewno też mówiliśmy sobie, że ta gra w obronie będzie dla nas kluczowa. No i równie ciężkie było boisko, bo tutaj o taktyce nie można mówić, bo taktyka polegała na tym, żeby kopnąć piłkę w przód jak najdalej od własnej bramki, bo i wtedy nie popełni się błędu i my żeśmy dostosowali, chociaż był taki moment w meczu na początku, że próbowaliśmy tradycyjnie rozgrywać piłkę od tyłu, ale szybko wybiliśmy sobie to z głowy, no bo nie dało się grać tutaj piłki kombinacyjnej. No, mieliśmy tutaj sporo szczęścia, szczęście się do nas uśmiechnęło, ale chyba sytuacje też klarowniejsze i to 1-0 zespół wywalczył. Na pewno tutaj moi zawodnicy pokazali charakter i kupę zdrowia zostawili. Dzisiaj postawiłem w obronie na taki mały eksperyment, bo Ernest Dzięcioł, bardzo młody zawodnik, nie grał na swojej pozycji, ani tej, której gra w reprezentacji, ani na tej, do której jest przymierzany. Myślę, że z tego zadania się wywiązał. Tak jak cały zespół, bardzo się cieszymy i 3 punkty wieziemy do Siedlec. Dziękuję. Zgadzam się tutaj z opinią, jeżeli chodzi o otoczkę tego meczu. Wiadomo, jaki jest układ tabeli, wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Na pewno ten mecz musieliśmy wygrać, taka jest prawda. Na pewno musieliśmy szukać tego przełamania i wszyscy tego pragnęliśmy. Cokolwiek bym teraz tutaj nie powiedział, to oczywiście nas to nie obroni, bo nie mamy wyników i to jest niestety, ale szczera prawda. Natomiast też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że naprawdę zaczynamy walkę o życie i ta odpowiedzialność musi, albo inaczej, spada na nas i na pewno my o tą odpowiedzialność nie uciekamy. Na pewno było widać, w jaki sposób chcieliśmy się odpłacić kibicom, że ci, co są z nami, pomimo tej otoczki, dalej nas wspierają. Ale tak jak trener powiedział, wiele sytuacji nie było i na to, co się uczulaliśmy, czyli centrum bramki, jedno dośrodkowanie odpuściliśmy, gdzie Duda to skończył. I później już było bardzo ciężko. Szukaliśmy rozwiązań, szukaliśmy wsparcia do Adasia napastnikiem, szukaliśmy Elsnera w strzałach z dystansu, bo tylko to mogło nam przynieść punkty. Nie udało się. Trudno cokolwiek powiedzieć w takiej sytuacji, ale mam nadzieję, że przede wszystkim światło nie zgaśnie w nas, nie może zgasnąć i trzeba zasuwać dalej, bo meczów jest sporo. Oczywiście do zimy mało, ale nie tylko wiara, ale oczywiście przede wszystkim sprzedawanie tego w tych kolejnych 6 meczach, mam nadzieję, spowoduje to, że wiara wróci. Rozmawialiśmy z Rokiem, zanim do nas tutaj trafił i zaufaliśmy mu, bo był w całym cyklu treningowym w Domżale i dlatego jest tutaj w zespole. Jest w rytmie treningowym, oczywiście nie meczowym i to widać, ale to nie jest jakby obca mu ziemia i szybko wkomponuje się do pracy w środku pola.